37. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Konstytucja 3 maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji. Konwaja, chodź! Poczet flagowy. Dopełnienie flagi państwowej. Marsz! Zgromadzimy się tu na rynku, aby się spotkać, aby się zobaczyć, aby porozmawiać i cieszyć się wspólnie swoją obecnością, bo jesteśmy Polakami. Starożytni Rzymianie mówili historia et magistra vitae. Historia jest nauczycielką życia. Szanowni Państwo, uchwalenie Konstytucji 3 maja to jedna z najjaśniejszych kart w historii polskiego narodu, która przywołuje pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Ognia! Ojczyzna, bliskie słowo, czemu tak bliskie? Ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski. To miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest mowa, znana od kołyski. Ojczyzna to my sami, to serce nasze własne.